Rok dość trudny, rok taki nowy, jeśli chodzi o moją pracę, bo do tej pory w samorządzie, w tej chwili w parlamencie i rzeczywiście z nowymi doświadczeniami, z nowymi wnioskami ten rok kończę i stąd jeśli Państwo pozwolicie, to również kilka słów na temat mojej pracy w ciągu tego roku. Szanowni Państwo, czasy, które już za nami, to czasy w miarę łagodnie przeszliśmy, jeśli chodzi o kryzys, tak? Różnymi zabiegami, często za zaciskaniem pasa pozwoliło nam dość łagodnie przejść nam, jako Polakom, ten czas kryzysu. Myślę i tak zresztą Państwo na pewno też macie taką wiedzę, że rok 2013 również może być trudnym rokiem. Ale mimo tego wszystkiego, mimo powodzi, które nas nawiedzały, mimo okrutnej katastrofy, która nawiedziła, która się zdarzyła, którą przeżyliśmy wszyscy jako Polacy, mówię o wypadku prezydenckiego samolotu, na którego pokładzie był świętej pamięci pan prezydent z małżonką, plus 94 osoby ważne w naszym państwie, bo wszyscy wiemy, kto był, kto zginął, to te takie najtrudniejsze momenty w tym czasie, ale również kilka rzeczy, które się udało. Nie ukrywam, że jedną, którą tak wspominamy i myślę, że Państwo też wspominacie dość z uśmiechem, to Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które okazały się sukcesem, o której pewnie długo jeszcze będziemy mówić i które będziemy długo pamiętać. I to wszystko, co się wokół tego zdarzyło, czyli cała infrastruktura, którą budowaliśmy, którą staraliśmy się dokończyć przed samymi Mistrzostwami Europy, boiska, nie, ogromne stadiony, bo to nie boiska, stadiony i cała masa różnych rzeczy z tym związana, promocja naszego państwa, to taki dobry czas, który wspominamy. Szanowni Państwo, ale przyszedł też czas, mimo tego trudnego czasu, miejsce na to, żeby powiedzieć, co za chwilę i na co, w jakim kierunku to wszystko będzie szło. Absolutnie mamy wiedzę i wiemy i wszyscy w tej chwili jesteśmy zasypywani informacjami o tym, że trzeba zrobić wszystko, żebyśmy jednak, młode małżeństwa, w ogóle małżeństwa chciały, czy matki chciały mieć kolejne potomstwa, bo dzieci, młodzież, kolejne pokolenia to jest za chwileczkę dla nas zabezpieczenie na przyszłość, że będzie miał kto na nas pracować, kiedy my będziemy mogli już odpoczywać po tym czasie zawodowej aktywności. Szanowni Państwo, i to, co dość głośno wybrzmiało w ostatnim czasie, w drugim, tak nazwanym drugim ekspoze pana premiera, to roczne urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, jak to jest nazwane tutaj w tym materiale. Będzie możliwość wybrania, będą dwie opcje, albo pół roku i 100% płatne te urlopy macierzyńskie, albo przedłużony czas tego bycia ze swoim maleństwem zaraz po urodzeniu, czyli rok czasu przy wysokości 80% tego finansowania tego czasu odpoczynku i bycia z maleństwem. Decyzja oczywiście do małżeństw, do rodzin, jak będą się decydowały, jak to poprowadzić. Kolejna rzecz to 500 milionów na budowę żłobków. My, akurat jako gmina Wałbrzych, bo jakoś tak najbliższa cały czas, mimo że pracuję dla regionu, to Wałbrzych, moje rodzinne miasto, więc tak bliskie sercu. My w tej chwili weszliśmy już, właściwie Państwo na pewno wiecie, że w naszej gminie są budowane, znaczy jeden już oddany żłobek, tak, od listopada już nasi najmłodsi mogą, już tam przebywają, już tam goszczą w żłobku, przepiękne miejsce, fantastycznie przerobione, czy wyremontowane, tak? Bo to było wyremontowane, niebudowane, więc już mamy, dwa kolejne się budują. My braliśmy udział w programie, który mówił o dofinansowaniu 50/50, czyli 50% dawało państwo kosztu budowy takiego żłobka, 50% dopłacała gmina. W tej chwili jest plan, żeby aktywizować samorządy, pomóc im, bo wszyscy też słuchamy głosów z zewnątrz, że jednak samorządy nie do końca radzą sobie z finansami w związku z różnymi, jak oni mówią, dociśnięciami ze strony państwa, tak? Bo dokłada się nowych obowiązków samorządom, nie do końca zawsze idą za tym pieniądze, więc one tak dość głośno to w ostatnim czasie pokazują, mówią o tym, zresztą jest obywatelski projekt zmiany ustawy o finansach publicznych, nad którym za chwileczkę będziemy również, to w przyszłym tygodniu, czyli za półtora tygodnia będziemy się temu przyglądać, będziemy o tym decydować, czy pracujemy nad tym i idzie to dalej do prac komisji.
No i ten głos mocny samorządów mówi o tym, że potrzebują większego wsparcia, więc decyzja jest o tym, żeby w tej chwili ten program wyglądał tak, że 80% będzie płaciło państwo, 20% będzie musiało być wkładu samorządów, czyli takie ułatwienie i jednak wzięcie przez państwo na swoje barki tego większego kosztu budowy tych żłobków. Kolejne to dopłata do kredytów mieszkaniowych. W tej chwili kończy się jeden program, za chwilę dopłata do kredytów mieszkaniowych, 10% wartości mieszkania dla małżeństw, które taką decyzję podejmą, dodatkowe 5 za posiadanie potomstwa i dodatkowe 5, jeśli w ciągu 5 lat od wzięcia kredytu dane małżeństwo czy osoby pozostające w związku zdecydują się na kolejnego członka, kolejne dzieciątko w rodzinie, to będzie w sumie około 20% dopłaty do własnego mieszkania. No i informacja dość różnie odbierana w różnych kręgach, natomiast to też jest taki moment, że wzmocnienie tej możliwości, bo zapewne państwo wiecie, mnóstwo młodych małżeństw ma problemy z posiadaniem własnego potomstwa, więc program in vitro w ciągu 3 lat ma być objętych nim około 15 do 20 tysięcy par. To wszystko przed nami, jeśli chodzi o wsparcie dla rodziny. W tej chwili jeszcze jest jeden taki moment, raczej jest jeszcze jeden taki ważny sygnał, czyli dopłata w tej chwili 320 milionów do dodatkowych godzin dla dzieci, które pozostają właśnie ponad czas, który jest w przedszkolu, żeby te dodatkowe godziny kosztowały około 1 zł, żeby to ten koszt, który ponoszą rodzice, był rzeczywiście dużo niższy, żeby łatwiej było im, znaczy tak, żeby oni mogli pracować, kiedy będą bezpieczni, że ich dzieci są w przedszkolach i ten koszt będzie, ten dodatkowy koszt będzie niewielki. Kolejne to tworzenie nowych miejsc pracy. I to, co już w tej chwili likwidacja złego VAT-u, zapewne państwo wiecie, natomiast najbardziej odczują to mali i średni przedsiębiorcy, bo oni najbardziej uzyskiwali na ten problem związany właśnie ze złym VAT-em, czyli oni musieli odprowadzać VAT nawet w momencie, kiedy nie mieli opłaconej faktury. W tej chwili ten system będzie zmieniony, będzie to do 90 dni wydłużony czas na zapłacenie VAT-u w momencie, kiedy ta płatność już zostanie dokonana. To już, a za chwilę otwarty dostęp do 230 zawodów. To oczywiście będzie rozłożone w czasie, bardzo różnie też jest postrzegane, natomiast jeśli chcemy, żeby młodzi ludzie odważniej, pewniej, szybciej być może znajdowali swoje miejsce na rynku pracy, jest decyzja o tym, żeby uwolnić dostępność do różnych zawodów. Z zastrzeżeniem takim, że ponieważ odzywały się głosy, że są osoby, które musiały do tego momentu, w którym w tej chwili znajdują, czyli do tych swoich kwalifikacji zawodowych, musiały przejść przez bardzo długi czas, zdając egzaminy państwowe, często bardzo trudne, często kosztowne. No więc planujemy i dość mocno też artykułujemy, żeby dalej była możliwość przez osoby, które będą chciały mieć odpowiednie licencje, odpowiednie egzaminy, że będą mogły absolutnie tej weryfikacji się poddać i wtedy będą mogły pójść do mieszkańców, zaoferować swoją ofertę, przedstawić i mówić o tym, że oni te wszystkie kwalifikacje przeszli, że oni są być może bardziej wiarygodni, być może to będzie jakiś taki sygnał, kiedy mieszkańcy będą mieli wybrać, tak, czy licencjonowany zarządca nieruchomości, czy jednak ktoś, kto takich licencji nie ma. Więc będzie taki wybór, będzie taka możliwość, że ci z państwa, którzy będą chcieli mieć te licencje, będą mogli te egzaminy przechodzić. Ułatwienie dostępu do kredytów małych i średnich przedsiębiorstw. To jest głównie oparte o to, że będzie dostępna linia kredytowa, taki kredyt obrotowy, z którego będą mogli korzystać mali i średni przedsiębiorcy, który ułatwi im bieżące funkcjonowanie. To nie będą długoterminowe kredyty, tylko na czas, gdyby były jakieś zastoje płatnicze, a często jedna chwila, jeden zastój płatniczy może spowodować lawinę różnych innych konsekwencji, z którymi mali i średni przedsiębiorcy mogą sobie nie radzić, więc takie ułatwienie dostępu do kredytów będzie właśnie skierowane do tych mniejszych, być może słabszych przedsiębiorców. Reforma urzędów pracy.
I to jest, czekamy cały czas, ponieważ w tej chwili w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej jest przygotowany taki zarys tego, jak ma ta reforma wyglądać. W rozmowach, kiedy dopytywałam, jak to będzie wyglądało, jaki jest plan, to przede wszystkim urzędy będą nastawione na to, żeby tych bezrobotnych aktywizować. Żeby to nie była tylko papierkowa robota, wykonanie tych wszystkich formalnych rzeczy, tylko żeby rzeczywiście urzędy pracy zajmowały się konkretną osobą. Żeby miały kontakt z przedsiębiorcami, którzy będą za chwileczkę tych bezrobotnych zatrudniali. Żeby to nie było tak zupełnie oderwane od rzeczywistości. Często mówi się, że agencje pracy są dużo skuteczniejsze od urzędów pracy. Kiedy ja weryfikowałam z dyrektorami urzędów pracy, jak to rzeczywiście wygląda, bo tylko złe rzeczy mówi się o urzędach pracy, że jednak nie wykonują do końca tych swoich obowiązków, powiedziano mi, że tym się różni urząd pracy od agencji pracy, że do agencji pracy przychodzą osoby, które rzeczywiście chcą pracować. A Urząd Pracy musi, znaczy powinien przyjmować wszystkie osoby, tak? Te, które są zadeklarowane, że absolutnie chcą już pójść, ale również takie osoby, które na przykład chcą tylko, żeby były ubezpieczone, na tym im najbardziej zależy. Więc tak naprawdę urzędy pracy w tej chwili mają być bardziej dynamiczne, zbliżone do, znaczy bardziej pomocne osobom, które będą do nich docierały. No i jeszcze kilka innych rzeczy, które za chwilę w tym planie mają się znaleźć, ale też o szczegółach dopiero wtedy, kiedy będzie decyzja już o tym, że tak ma wyglądać. Inwestycje. Szanowni Państwo, do tej pory ja, ponieważ to są liczby, cyfry, których nie sposób pamiętać, jeśli Państwo pozwolicie, to tylko w takim skrócie, które się już udało do tej pory, to wybudowano lub zmodernizowano około 2000 km autostrad. Dróg ekspresowych i obwodnic miast, 8 tysięcy dróg lokalnych, 2200 kilometrów torów kolejowych, około 40 dworców kolejowych. My niestety tylko w tej całej masie nam udało się ten jeden nasz dworzec miasto wyremontować, 8 portów lotniczych. Ale tam są także orliki, które cieszą się taką sympatią, myślę, że wszystkich mieszkańców, ponieważ tam najmłodsi mogą spędzać czas i rzeczywiście jest to taki namacalny dowód i my to najbardziej odczuwamy, kiedy nasze pociechy albo wnuki mogą z nich korzystać. Ale także około 2000 placów zabaw przy szkołach. Nie mówiąc już o dużych inwestycjach, czy to kulturalnych, czy naukowych. No i te 4 stadiony, o których mówiłam, Warszawa, Gdańsk, Poznań i Wrocław. 30 miliardów na modernizację kolei. Okazało się, że kiedy rozmawialiśmy z panem wiceministrem Maselem, który zajmuje się właśnie koleją, mamy przyrzeczenie, że pociąg Jelenia Góra-Wrocław 2014 rok, to już będzie czas, pan minister się śmieje, że nie sprzed wojny, kiedy to ten czas był bardzo krótki, ale postaramy się, żeby on rzeczywiście on był dość krótki czas przejazdu. No i udaje się to robić fragmentami, że myśleliśmy, że tylko duże inwestycje, wpompowanie od razu dużej ilości pieniędzy daje jakiś efekt. Okazuje się, że krok po kroku fragmentami to realizują i te efekty rzeczywiście są, także 2014 rok możemy myśleć i czekać na to, że przejazd koleją, która właściwie ułatwia życie tak na co dzień tym wszystkim, którzy nie mogą korzystać z samochodów, czy to rzeczywiście będzie 2014 rok, już będzie takim, że będziemy to czuć my jako mieszkańcy Wałbrzycha, wybierając się albo do Wrocławia, albo do Jeleniej Góry. To jest taki skrót właściwie tych informacji, które mieliśmy w tej prezentacji, którą jest przygotowana i którą idą wszyscy posłowie w miasto, do mieszkańców. Natomiast jeśli pozwolicie Państwo, bardzo krótko jeszcze o tym, jak minął ten rok mojej pracy w parlamencie. Ja pozwoliłam sobie przygotować taki materiał, który być może Państwo mieliście gdzieś możliwość zobaczyć. To jest, Szanowni Państwo, pracuję w dwóch komisjach. Komisji Finansów Publicznych, czyli tam, gdzie trzymamy pieniądze i gdzie dzielimy te pieniądze. I druga komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, czyli tak właściwie przeszłam z samorządu tak płynnie do pracy w tamtej komisji, ale także
7 w tej chwili, 7 podkomisji, czyli to już są stricte podkomisje dotyczące tylko ustaw, dotyczące konkretnych ustaw, nad którymi pracujemy w tych podkomisjach. Tym się zajmuję na co dzień. Oczywiście kilka zespołów, takich już zupełnie na roboczo, dodatkowych, wspierających na przykład strażaków, bo jestem w zespole parlamentarnym strażaków. To są grupy bilateralne, czyli Polska współpracuje z różnymi innymi państwami i ja też mam myślę, że przyjemność uczestniczyć w takich pracach, takich grup bilateralnych. Szanowni Państwo, w ciągu tego roku, nie ukrywam, że gro czasu to przede wszystkim czuwanie nad naszym wnioskiem o odzyskanie grodzkości. Państwo wiecie, że ten czas był bardzo długi. To około 10 lat, kiedy różne siły, różne osoby wspierały ten nasz powrót, właściwie odzyskanie praw grodzkich przez Wałbrzych. No i końcówka, w której ja mogłam się też włączyć do takiego czuwania nad tym, żeby ten wniosek został dopracowany i został zrealizowany. To rzeczywiście był taki bardzo gorący czas, bardzo, bardzo trudny czas. Nie ukrywam, że w tej chwili jestem też w bezpośrednim kontakcie z panem prezydentem i ten czas ten też jest trudny. Już po decyzji, kiedy trzeba dokonać podziału między miastem a powiatem, też nie jest łatwy. Dlatego jeśli tylko są problemy, jeśli tylko są wątpliwości, to pani wiceminister Młochowska jest z nami na bieżąco, zupełnie na roboczo, jak tylko pojawiają się problemy, choć naprawdę staramy się radzić sobie, więc pani minister mówiła, że myślała, że będzie trudniej, na razie jest spokojna i czuwa nad tym, żeby ten podział, żeby tej kompetencji rzeczywiście płynnie się odbył. Kolejna rzecz to jest... Co jeszcze? Aha, jeśli chodzi o kontakty z innymi ministerstwami, to głównie nie ukrywam też drogi, szczególnie droga krajowa, która przebiega przez całe nasze miasto, droga 35. W tej chwili lobbujemy, w tej chwili prosimy, chodzimy. Myślę, że w każdym tygodniu jest głos Wałbrzycha znów słyszany w Ministerstwie Transportu. Ponieważ bardzo nam zależy na tym, żeby pieniądze na tę drogę się znalazły, a kiedy zyskamy prawa grodzkie, będziemy mogli korzystać z innych źródeł niż dotychczas, więc rzeczywiście z panem prezydentem w każdym tygodniu jesteśmy, albo informacje, albo ja na bieżąco na miejscu rozmawiam z panem ministrem, przypominając mu cały czas, że to jest dla nas ważne. Myślę, że jeszcze trochę drogi przed nami, bo znam sytuację na teraz, trochę drogi przed nami, ale my nie ustajemy w takiej wierze, że absolutnie te pieniądze w perspektywie, nie wiem, 3 na przykład lat tę drogę uda się wyremontować, bo to jest nasze miasto, to jest środek serca naszego miasta i wszyscy wiemy, bo codziennie jeździmy tymi drogami, jak sytuacja wygląda. Było kilka, jeśli chodzi o interpelacje, które składałam, które dotyczyły określonych grup społecznych, to były interpelacje pierwszą moją, którą rzeczywiście z powodzeniem później, bo wszystkim posłom nam zależało, natomiast pierwszy sygnał, nie ukrywam, że poszedł z naszego miasta, bo pierwszy sygnał dotyczący funkcjonowania hospicjów. Państwo być może nie widzieli, może dobrze, bo tak był taki moment, kiedy zmieniła się ustawa i hospicje od 1 lipca tego roku mogły właśnie przez nieuwagę, przez zapisy, które były w tej ustawie, mogły nie móc korzystać z odpisu 1%, mogły być traktowane zupełnie na innych zasadach i rzeczywiście po spotkaniu z pracownikami, z członkami stowarzyszenia hospicjum, pierwszy sygnał wyszedł z Wałbrzycha, że takie zagrożenie jest, rozmowy, później kolejni posłowie się włączali, bo jednak praca całych grup osób jest bardzo potrzebna. To jeśli jak są jakieś sukcesy, to naprawdę większej ilości osób. To nie jest tak, że ja idę i mówię, to jest mój sukces, tylko naprawdę zawsze jak chcemy żeby było dobrze, żebyśmy naprawili być może błędy, które wyszły albo potrzebowali pomocy, to zawsze staramy się razem za tym lobbować, prosić, chodzić, bo zawsze w większej grupie jest siła i ja też tę zasadę wyznaję. Kolejne to ostatnie nawet spotkanie dotyczące przekształceń, które dzieją się, jeśli chodzi o pogotowia ratunkowe. W tej chwili w części w regionu naszego kraju jest tak, że prywatna firma prowadzi tę pomoc, świadczy pomoc, jeśli chodzi o ratownictwo medyczne.
są różne sygnały trochę niepokojące, tak? Że jednak to nie wygląda tak, jak powinno wyglądać, że nie, mieszkańcy tamtych miejscowości nie czują się bezpieczni. Było kilka sytuacji, w których było zagrożenie życia. No i stąd była też ze strony naszego szefostwa, ale z całego powiatu, jeśli chodzi o pogotowie ratunkowe, o spotkanie, o to, żebyśmy jednak starali się zrobić wszystko, żeby ten charakter tego ratownictwa był cały czas państwowy. Żeby to nie było w prywatnych rękach, tylko żeby to było państwowe, bezpieczne, żebyśmy wszyscy czuli się bezpiecznie, tym bardziej, że jak Państwo wiecie, bo u nas też przecież strażnica cała była budowana dlatego, żeby tam właśnie było to centrum ratownictwa, żeby w jednym miejscu skupić, może nie w sercu miasta, ale przy największych dzielnicach naszego miasta, żeby skupić takie miejsce bezpieczeństwa, tak, że wiemy, że za chwilę jak potrzebujemy pomocy, to możemy liczyć na pogotowie ratunkowe i na straż pożarną czy policję. Kolejna rzecz, oczywiście to, co ważne, ja mówię o tych rzeczach, które dotyczą nas, bądź w jakimś sensie przewijają się w naszych tematach, to również ogrody działkowe. I to te wszystkie przepisy, które zakwestionował Trybunał Konstytucyjny i to, co dalej. W tej chwili jest zespół posłów, który zajmuje się przygotowaniem tej nowelizacji, tej ustawy. Natomiast kiedy pytaliśmy premiera, no bo pewnie on będzie też formułował to wszystko i dbał o to, jak w jakiej formule się to pojawi, jak będzie wyglądało. Pytaliśmy o to, czy możemy być bezpieczni o działkowców, fizycznie o działkowców, którzy mają swoje ogrody. Premier opowiedział, że jeśli będą zmiany, będą dotyczyły być może formuły funkcjonowania zarządów, tak, polskich ogrodów działkowych. Natomiast na pewno zrobi wszystko, żeby nie stało się nic zwykłemu działkowcowi, który czasami, nie wiem, przebywając na działce, może odpocząć, może spędzić czas, przyjemnie spędzić czas, odpocząć po tej całej gonitwie, której każdego dnia doświadczamy. Więc takie zapewnienie pan premier przekazał. I z takim zapewnieniem też przychodzę do Państwa, nie znając jeszcze szczegółów tego planu, który jest realizowany w tej chwili przez grupę parlamentarzystów, ale już niedługo taki zarys będzie, więc być może kolejne spotkanie dotyczące być może większej grupy, być może właśnie związanej z czy działkowców, którzy będą chcieli przyjść i posłuchać, co przed nami, a ewentualnie jakie mają sugestie, czy jakie podpowiedzi mają do tego, odnośnie tego, jak to ma funkcjonować. Szanowni Państwo, cóż jeszcze? To była praca, natomiast, jeszcze jeśli chodzi o pracę. W tej chwili, w ciągu roku funkcjonowało moje jedno biuro w Wałbrzychu tutaj, które jest czynne codziennie od 8 do 16, ale w każdą środę od 16 do 18 są dyżury. Jest dyżur osoby, która zajmuje się sprawami mieszkaniowymi, czyli wszystkimi problemami związanymi ze sprawami mieszkaniowymi, bo tych najwięcej się pojawia. Ja to pamiętam z czasów jeszcze samorządu, kiedy mieszkańcy do mnie docierali. No i niestety te sytuacje się powtarzają. Czyli jest osoba, która jest osobą kompetentną, ponieważ ma ogromną wiedzę, jeśli chodzi o prawo miejscowe, bo to jest związane z naszymi przepisami miejscowymi i jest w każdą środę od 16 do 18 dyżuruje, spotyka się z mieszkańcami, jeśli trzeba pisze, podpowiada jak napisać list do pana prezydenta, bądź może do wydziału, podpowiada te wszystkie. Znaczy na pewno każdy mieszkaniec, który przychodzi, to wie, w jakim kierunku powinien pójść, albo co powinien zrobić, żeby tę swoją sytuację, z którą przychodzi, żeby ona za chwilę się zmieniła. W każdą drugą środę miesiąca ja dyżuruję, jeszcze jest osoba, która również radzi czy podpowiada, jak sobie radzić z problemami prawnymi, jeśli takie do nas doświadczają, bo być może to są rzeczy związane z podpowiedzią, jak napisać podanie bądź jakiś wniosek do sądu, więc taka osoba też jest. Ja ukończyłam też Wydział Prawa Administracji, więc też służę taką pomocą. Jeśli mnie nie ma, to ta osoba jest i w każdą drugą środę miesiąca jest tutaj do dyspozycji również mieszkańców naszego miasta. Szanowni Państwo, to z pracy. Pewnie jeszcze pomijałam parę rzeczy, ale jeśli będzie potrzeba, to oczywiście o tym powiem. Co tak jeszcze z życia parlamentarnego? Do tej pory miałam przyjemność gościć 5 grup Wałbrzyszan w Sejmie. Były to grupy około 50 osób, jedna była troszkę mniejsza, ale 4 grupy były około 50 osób, które przyjeżdżały do Warszawy, które zwykle odwiedzają Pałac Prezydencki, później są w Sejmie, później idziemy razem na posiłek, a
koniec dnia to jest jeszcze Centrum Kopernika, które dla dzieci po prostu stanowi, a to głównie dzieci albo młodzież przyjeżdżają do mnie do Warszawy. To jest po prostu szał i one są po prostu przeszczęśliwe. Jak wracają, zawsze z drogi dzwonią, panie dzwonią, mówią, że dzieci już śpią. Są tak mają tyle wrażeń po całym dniu, po pobycie w Warszawie, że są przeszczęśliwe. Jeden taki moment właśnie, ale to była troszkę mniejsza grupa, kiedy pan prezydent zaprosił jedną z naszych szkół wałbrzyskich, jaką jedną z 17 szkół w Polsce. Więc to było naprawdę ogromne wyróżnienie. Pojechaliśmy po to, żeby z rąk pana prezydenta odebrać flagę. To było święto flagi 2 maja. Powiem szczerze, że bardzo przeżyłam ten wyjazd. Myślę, że denerwowałam się podobnie jak dzieci, bo to było takie uroczyste. I powiem jeszcze jedno państwu, że nasza szkoła pojechała w pięknych strojach szkolnych ze swoim sztandarem. I naprawdę wyglądaliśmy na tle innych szkół, absolutnie nie chcę krytykować, natomiast naprawdę godnie reprezentowaliśmy nasze miasto. I pan minister Siemoniak, który był również u pana prezydenta, był gościem pana prezydenta, kiedy usłyszał, że jest szkoła z Wałbrzycha, jeszcze machaliśmy panu ministrowi Siemoniakowi, który jest wałbrzyszaninem również, był bardzo dumny i od razu aż głowę wyżej podniósł, że my jesteśmy również, że szkoła wałbrzyska jest również w Warszawie. I co? Na pewno zostałam i być może teraz mniej technicznie, ale merytorycznie również organizuję akcje, które do tej pory organizowałam, związane z taką aktywnością kobiet. Niektóre panie miały przyjemność uczestniczyć w różnych, także jest to takie dodatkowe zajęcie, czyli kobieta hit w tej chwili w formule tych naszych spotkań na dziedzińcu Zamku Książ. Organizuję cały czas dla dzieci, czyli zabawy mikołajkowe. To wszystko to się działo, tylko teraz w trochę rozszerzonej formie, ponieważ oprócz Wałbrzycha są jeszcze inne miejscowości, współpraca z młodzieżowymi radami miasta, co kiedyś było taką, zresztą tutaj moim asystentem, jednym z asystentów jest były przewodniczący Rady Miasta, Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha, czyli cały czas jest na bieżąco również współpraca. I cóż jeszcze? Chyba byłoby wszystko, tak? Oczywiście wszystkie te gremia, czyli współpraca również z zarządem województwa, czy z radnymi wojewódzkimi, czy tutaj wszystko związane z tym, co się dzieje w mieście, absolutnie jestem na bieżąco i rzeczywiście poświęcam różnym regionom, różnym gminom czas, ponieważ wójtowie, burmistrzowie zwracają się z różnymi problemami, czasami tylko sygnałami, że gdzieś potrzeba jest pomocy. Natomiast rzeczywiście gro czasu to jest prawie sprawy związane z Wałbrzychem i współpraca z panem prezydentem, która naprawdę, znaczy taki czuję obowiązek, natomiast rzeczywiście układa się bardzo dobrze. No i cóż, to byłoby w tej chwili wszystko, jeśli są pytania państwa, jeśli możemy porozmawiać, jeśli są sugestie, to oczywiście ja jestem i jeśli tylko będę potrafiła na tę chwilę odpowiedzieć, to oczywiście jestem i służę pomocą, a jeśli nie, to obiecuję się przygotować i wtedy zapraszam do mojego biura poselskiego, tak jak mówiłam, czynne. Ja co drugi tydzień jestem w Wałbrzychu, więc staram się tutaj, nie ukrywam, że zawsze proszę o to, żebyśmy się umówili jednak, bo nie sposób, czasami jest tak, że kilka osób w jednym czasie przychodzi, nie sposób poświęcić, ja nie chcę też tylko na chwilę, chcę państwu poświęcać czas, szacunkiem, żeby to było, dlatego zawsze proszę, żebyśmy się umawiali. Jak byłam przewodniczącą, ten czas był nieograniczony, natomiast w tej chwili niestety, ponieważ są różne wyjazdy w różnych sprawach, więc zawsze proszę o to, żebyśmy się umawiali. Aha, jeszcze jedno. To jest jeszcze jedno, właśnie, jeśli mogę jeszcze jedno słowo. Szanowni państwo, nie ukrywam, że moim sukcesem jest to takim bardzo osobistym, bo rzeczywiście chodziłam wokół tego projektu, czy może nie projektu. Dostaliśmy informację, właściwie pojechaliśmy do pani minister Muchy, a do pana wiceministra Karpińskiego z zapytaniem, czy ewentualnie w jakiś sposób możemy skorzystać z jakiegokolwiek dofinansowania do naszej inwestycji AquaZdrój. I pan minister powiedział, że obiecuje nam, że sytuację przemyśli. No i jeszcze w tej chwili nie ma podpisanej umowy, czekamy na tę umowę, ale jest przyrzeczenie, że dostaniemy pieniądze, które pozostały w Ministerstwie z oszczędności. Dostaniemy 6,5 miliona złotych. To nie jest duży koszt całej inwestycji, ale zawsze mieć 6,5 miliona, a nie mieć 6,5 miliona, to jest różnica. Więc to jest taki mój bardzo osobisty sukces, ponieważ rzeczywiście też to wymagało właśnie tydzień w tydzień albo telefon, albo wizyta u pana wiceministra, który zresztą z ogromną serdecznością mówi o naszym mieście i obiecuje wsparcie dla kolejnych inwestycji, które przed nami. Także to za chwilę, jeśli już podpiszemy to porozumienie, to będę rzeczywiście zadowolona i to jest tylko tak sygnalizacyjnie, że za chwilę też tych 6,5 miliona do naszego miasta dotrze. To jeśli chodzi o tę naszą inwestycję, o sport, bo tak akurat mi teraz przyszło na myśl.